Dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, z tej strony pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, przedstawię dzisiaj wam partię dwóch polskich arcymistrzów, który, którzy spotkali się w Radomiu w 2012 roku na Królewskim Gambicie Radomia. Tak nazywał się ten turniej, w którym zasady były takie, że wszyscy zawodnicy mają grać Gambit Królewski, co jest bardzo ciekawą formą. E, mianowicie trzeba było zacząć od E4, E5, F4 posunięcia i zaraz do tego dojdziemy. Biały grał Robert Kemp. Piński czołowy polski arcymistrz. Teraz już myślę, że jest bardzo dobrym trenerem. Szachowo jeszcze gra, ale już nie tak wyczynowo jak kiedyś. Ale nadal życzymy mu powrotu do, do szczytów zawodniczych. Czarnymi z kolei gra arcymistrz Grzegorz Gajewski. Obaj panowie powyżej 2600. No i przejdźmy może od razu do, do rzeczy. Robert Kępiński rozpoczął posunięciem E4, E5, oczywiście takie były wymogi w gambicie królewskim, no i w tym momencie czarne rozpoczynały po prostu ruch. Na każdej pozycji, w każdej, w każdej partii, każda partia rozgrywała się właśnie, rozpoczynała się od tych posunięć, no i w tym momencie gambit królewski został w tym momencie przyjęty. Ok, posunięcie goniec C4. Jeden z możliwych ruchów tutaj zatrzymujemy D5 i król się bardzo fajnie chowa na F1, jeżeli będzie szach na H4, a tak nastąpiło. Hetman H4, szach i król F1. Powiem wam szczerze, oczywiście tutaj teorii jest cała masa, jak zwykle zresztą w szachach, no ale tutaj król się czuje dosyć bezpiecznie. Nie musi mieć roszady, tu się król dosyć czuje bezpiecznie. Cena za tego pionka, które, którego zdobyły czarne, jest taka, że białe mają szybszy rozwój. Posunięcie D6. No tak. Jeden z możliwych ruchów w tym momencie skoczek zagrał na C3. Niektórzy z nas pewnie by zagrali od razu skoczek F3 z atakiem na Hetmana, ale skoczek C3 jest jak najbardziej ruchem normalnym. Tutaj skoczek F3 po prostu nie ucieknie. Skoczek F6 ze strony czarnych. Przede wszystkim czarnymi należało próbować wymienić tego silnego gońca C4, więc goniec E6 myślę, że byłby bardziej ruchem lepszym, po prostu tak, bo im szybciej figura wyjdzie, która się wymienia za aktywną figurę przeciwnika, no to jest jakaś tam korzyść rozwoju, jeszcze jak mamy pionka więcej. No ale poszło skoczek na F6, no i teraz skoczek F3. Figura trzecia lekka wyszła z tempem i Hetman H6. No Hetman tutaj zajmuje takie pole dosyć ryzykowne z jednej strony, ale broni przede wszystkim pionka na F4. Widzimy na jednym rentgenie jest z gońcem, ale jeszcze dwa pionki przesłaniają oczywiście, więc to nie jest takie łatwe, żeby tego, het tego Hetmana zdobyć. No rzecz jasna D4 tutaj zagrywa Robert Kępiński. centrum Zdobywa to co chciał, i jakiś tutaj ruch pewnie będzie groził E5. No i posunięcie G5. No, przede wszystkim tutaj arcymistrz grający czarnymi powinien próbować rozwinąć szybciej figury, aniżeli tak powiedzmy to bronić tego pionka F4 tak na siłę, bo tutaj Hetman i tak go na razie bronił. Rozwój figur przede wszystkim był potrzebny, i teraz tutaj białe to bardzo szybko wykorzystują. I od razu uderzają w centrum. Moi drodzy, E5 bardzo silny ruch, który od razu e, pokazuje wielką agresję. No, atakujemy przede wszystkim Skoczka, i staramy się rozwalić tutaj e, pozycję króla w centrum. E, w tym momencie nastąpił ruch Skoczek na H5. No i uwaga, e, Skoczek też sprytnie e, odszedł. Grozi szach na G3 ze zdobyciem wieży, więc e, sprawa nie jest taka e, oczywista. W tym momencie można byłoby, znaczy w partii poszło skoczek D5, moi drodzy, tutaj z atakiem na C7 i z widełkami, ale można byłoby zagrać lepiej. Już pokażę jak. Mianowicie, bardzo ciekawym ruchem byłoby zagranie Hetman E1 z fajną groźbą, tutaj grozi bicie na D6. I jeżeli czarne by chciały tutaj zagrać na G3 z atakiem na króla i na wieżę. Wieżę na za takim na na króla może w ten sposób. No, to oczywiście nie wybijamy tego, bo tutaj będzie wybicie z szachem. Tylko król G1 grzecznie trzeba by było zagrać. Skoczek mógłby wybić, to uwierzę. No, i teraz następuje seria takich ciekawych ruchów E na D6 z szachem. No, król D8 zagrać musi. No, jakiś goniec E6, no, to mamy tutaj D5 i zdobywamy po prostu figurę. A skoczek nam stąd już nie ucieknie i prędzej czy później król go zbije. Ewentualnie wróci na G3, zostanie wybity ten skoczek. Więc król zagrywa na D8. Tutaj nie masz za wielkich Filozoficznych ruchów, jak bicie na C7, król bije na C7 i wtarg, wtargniemy tutaj Hetmanem na E5 z szachem, i zauważmy, że atakujemy oczywiście wieżę. Tylko ta wieża nas. Y nie interesuje, mianowicie po na przykład król d7 mogłoby nastąpić skoczek d5. Nas interesuje danie tutaj mata przeciwnikowi. Na c7 tutaj chcemy się zapakować. No skoczek c6, jedne z lepszych posunięć, chociaż pozycja już tutaj jest dosyć ciężka. Oczywiście jak jakiś goniec d6, moi drodzy, no to po prostu zbijamy sobie wieżę w, tamtym, w tym momencie. No powiedzmy po skoczek na c6, hetman c7, dajemy szacha. No król na e6, bardzo duże ryzyko bo tutaj jeszcze z odsłony mamy szacha na gońca więc król na pewno w jakiś e8 się poruszył no i teraz zastanówmy się chwilę nad bardzo dobrym, dynamicznym ruchem można sobie zatrzymać filmik i spróbować znaleźć to posunięcie e, pozycja jest mega ostra mega, mega, no ale białe chcą tutaj przede wszystkim atakować dalej jak to robić z tempem, jak się nie bać ataków z poświęceniem moi drodzy, e, goniec na f4, dziwny ruch na pozór, bo podstawiamy się pod pionka. No załóżmy, że ten goniec zostanie wzięty, no to wieża właśnie wjeżdża tutaj z szachem stępem z atakując króla. No jeżeli na przykład goniec na E6, no to proste zagranie pod tytułem hetman B7. Widzimy, goniec już nie broni tego pionka B7, więc hetmanem sobie grzecznie zbijamy i atakujemy dwie rzeczy z kolejnym atakiem na króla z szachem. No widzimy, że jak wieża na C8 zagra, no to jeszcze możemy zbić tu po prostu hetmanem. Goniec nie może odbić, bo jest związanie. No tu jest koniec partii, moi drodzy, w tym momencie. Tak mogłoby nastąpić teoretycznie, ale poszło inaczej. Białe postanowiły w tej pozycji zagrać po prostu skoczkiem na D5. Król zagrał na D8, ten ruch myślę, że jest całkiem dobry. No trzeba przede wszystkim bronić tutaj pionka na C7. No i teraz białe zagrywają ciekawe posunięcie, mianowicie król g 1. No to króle sobie w, w debiucie zatanczyły, tak? Król D8, król G1. No ten ruch jest oczywisty, zapobiega skoczkowi na G3, bo inaczej wybijamy w tym momencie i już wieża jest broniona przez króla. G4 ze strony czarnych. No i tutaj trzeba grać ostro i. Um, w taki sposób... Um wtrącający posunięcia mianowicie no nie możemy starać się czasem grać tak jak nam zagrają, tak my tańczymy, absolutnie nie, jeżeli chcemy grać w szachy dobrze potrzeba się starać y, wtrącać posunięcia przeciwnikowi tak się też dzieje, E bije na D6, bo inaczej jakbyśmy ruszyli skoczkiem tutaj czy tutaj, no to czarne by osiągnęły swój sukces, zagrały tu odstraszając skoczka, skoczek ucieka, oczywiście czasem nie ma wyjścia, ale z reguły y, szukamy ruchów wtrąconych ED, no i jeżeli goniec zbiłby tutaj Tutaj na D6, no to skoczek ładuje się pięknie na E5 z groźbą na F7. Jeżeli koniec by wybił, pionek wybija oczy wyobraźni, moi drodzy. Tutaj rozszerzajmy oczy i patrzymy, skupiamy się, tak. I Hetman by atakował króla. No dlatego też zbił pionek. Tak sobie to wytłumaczmy. No i teraz skoczek, no raczej musi odejść, bo nie widzę tutaj żadnego wtrąconego ruchu, gdzie byśmy mogli mocno zaatakować. I teraz pytanie, gdzie tym skoczkiem? Eee, szukamy słabego punktu u czarnych. Ten słaby punkt to może być na przykład punkt f 4, zobaczcie, bo dwa razy już go atakuje. Jak zrobić, żeby go atakować trzy razy? No, można by było tak zagrać, ale stracimy skoczka, prawda? Więc skoczek idzie na E1 z planem na D3 i atakiem na F4. To są fajne, proste ruchy, myślę. Znaczy. Może nie aż takie proste, ale jak się troszeczkę schematów wyuczymy, e, zrozumienia pozycji, no to e, takie ruchy będą nam do głowy przychodziły od ręki. Obiecuję wam, jak będziecie ćwiczyć, tak będzie. Skoczek na C6, skoczek na D3, e, no i tutaj zagranie B5 dosyć ciekawe tutaj można było spokojnie wybić tego pionka bez problemu, ale białe postanowiły zachować tego gońca na polu na polu B3 no sprawdźmy co by nastąpiło po biciu na B5, na przykład skoczek wybiłby na D4 pionka no i teraz szukamy dobrego ruchu w takich ostrych pozycjach trzeba spróbować znaleźć dobre posunięcie które daje nam opcję daje nam bardzo dobrą opcję, mianowicie ten ruch już mógłby być zagrany wcześniej, jest to ruch Hetman a Jeden. zauważcie, skoczek ma teraz widły, ale co nas to obchodzi. Przede wszystkim grozi mat na E8. I jeszcze jedna rzecz, Hetman na A5. No z dwóch stron Hetman może zaatakować króla. To już jest bardzo niebezpieczna sprawa dla czarnych. No w tym momencie skoczek. Mógłby wybić na B5 tego gońca. No, ale Hetman daje szacha. Tu się złego nic nie dzieje dla białych, ponieważ jak skoczek się zasłoni, to. Hetman wybija, e, i potem staramy się jak najszybciej tą wieżę zagrać na jeden. Ten myk znamy, tam jakiś goniec F4, ewentualnie goniec D2 z szybkim szachem. No i jeżeli król poszedłby na E8, no to spokojnie wybijamy tutaj na B5 z szachem. Goniec na D7 raczej by się zasłonił. Hetman B7, zobaczcie, stępem od razu atakujemy ciężką figurę. I na przykład wieża C8, i to co mówiłem wcześniej, spokojny ruch, e, spokojne zagranie podczas tej wielkiej wichury i burzy. Goniec D2 z następnym wieża e Jeden I myślę, że tutaj czarne mogą spokojnie składać broń. Wiem, że to się też łatwo mówi, ale e, jak się dokładnie przyjrzymy, to nie ma za bardzo jak się bronić. Tracimy po prostu materiał. Niekoniecznie musimy e, dawać tutaj mata białymi. E, no ale moi drodzy, przejdźmy do rzeczy, jak jak było w partii. Goniec zagrał na B3. No i skoczek wybił tutaj tego piona. Ostro, ostro się dzieje. Przypomnę tylko, że ta partia była rozegrana e, tempem rapidowskim, czyli szachy szybkie. Bodajże że tam było jakieś 20. 5, 30 minut na zawodnika Jak się mylę to mnie poprawcie Nie pamiętam jakie dokładnie były zasady w Gambicie Radomia Ale szachy szybkie Ale trochę czasu na pomyślenie na pewno było Skoczek z trójeczki Wybił na F4 No w końcu te skoczki tutaj ładnie podziałały z gońcem na 4 no jak się goniec czarnopolowy otwiera już do gry to jest bardzo niebezpiecznie goniec G7, widzimy te figury są strasznie porostrzelane i uwaga posunięcie, które było rozpatrywane dwa razy, znowu jest hetman E1 moi drodzy opcja szacha na A5 która chyba za bardzo nie ma jak tego jak się od tego obronić, bo przede wszystkim też grozi mat na E7 goniec E6 zatem zostało zagrane, no i hetman A5 dał Szacha, król E8 no, i w tym momencie Skoczek wybił na E6. Moi drodzy, bardzo dobre zagranie. Widzimy tutaj atakujemy Hetmana, zbijamy figurę za darmo. No, tutaj jest już chyba bardzo ciężko dla czarnych. No, ale jeszcze czarne bardzo mocno zaczynają gryźć i dawać dużo szachów. Tutaj trzeba zachować zimną krew i starać się uciekać od tych szachów w miarę możliwy sposób. Już pokazuję o co chodzi. Jeszcze tylko powiem, że jak będzie bicie Hetmanem, no to Skoczek C7 oczywiście bierzemy tutaj. Hetmana e, skoczkiem. E, skoczek E2 szach. No, król nie ma za dużego wyboru jak król F2. Jeżeli król F1, to jeszcze takie szachy są bardzo groźne, więc król F2 tu nastąpiło w partii G3. No, zbić trzeba moi drodzy i goniec D4. Teraz jestem ciekawy, jakbyście zagrali. Pewnie większość z nas by zbiła tutaj gońca, bo to się strasznie narzuca. Ale zauważcie, że są piekielne groźby na króla. I tutaj białe popisują się naprawdę świetnym zagraniem, takim niemalże arcymistrzowskim, ale powiem Wam, znaczy to grali arcymistrzowie, więc posunięcie arcymistrzowskie, powiem Wam generalnie, że bicie tutaj. Też w zasadzie jest dobre, też można zbić od razu, ale król postanowił ruszyć na E1. Bardzo ciekawy ruch, no jeszcze jakby nastąpiło bicie na E2, no to tutaj zawsze Hetman bije tego skoczka z szachem, więc jeszcze trzeba będzie uważać, ale myślę, że i tak partia byłaby zwycięska. Ale poszło Hetman E1, Hetman zbił teraz yy, król E1, poszło Hetman E6. Został zbity skoczek. No i moi drodzy, skoczek na C7. Rzecz jasna, tutaj za dużego już wyboru nie ma. Widzimy, że tak naprawdę w tej pozycji szachy się kończą. No, można tutaj oddać jeszcze gońca, ale zbijamy po prostu. Nie ma żadnych szachów. Hetman jest atakowany. No, jest ciężko. No, poszło tak. Szach na C7, król E7, i skoczek wybił tego hetmana na E6. Moi drodzy, w tym momencie Grzegorz Gajewski poddał partię. Myślę, że partia dosyć ciekawa, dosyć romantyczna, jak na takie czasy niemalże współczesne, no to było 8 lat temu, ale mimo wszystko, no ale taka specyfika turnieju z Gambitu Radomia, myślę, że bardzo ciekawy, ciekawy turniej, gdzie trzeba grać po prostu Gambit Królewski. Myślę, że chodziło głównie też o to, żeby te partie były dosyć ostre i ciekawe, miłe dla oka, dla kibiców. Serdecznie Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, hej!